Witam serdecznie. To już trzeci dzień walki. Dzisiaj jest chyba 18, ale się nie mylę, kwietnia. Zostało nam tydzień pracy, musimy to skończyć. I teraz w sumie walczę po to, żeby zbudować szafę, już wam pokazuję. O co mi tu chodzi? A mianowicie, czekajcie, bo tu coś się, kurde, zgupiał. Okej, mam. Tu jest podłoga i ogólnie tu była łazienka, nawet jest okno. Teraz tu jest 1,50 m, będzie teraz taka wielka szafa trzeźwiowa. Ale póki co to walczę właśnie z podłogą, która tutaj była zgnita ze względu na to, że okna nie było i kapała sobie przez na to rok woda. To jest jeden temat. Drugi temat to tutaj też jest tak trochę nadgnite. No i zrywam tą pierwszą warstwę sklejki i zobaczę co dalej. Tutaj już podłogę, jak widzicie, wyrównałem, jeszcze to wszystko nie jest przyklejone, bo jeszcze muszę jechać do sklepu kupić piankę. Ale tak to tutaj wszystko super, nic nie widać. Wszystko zaczyna to nabierać kształtów. Ten największy problem to jest to, ale w tym momencie rzecz jasna największy problem jest to. Ale zobaczcie, jak tak zrobię i wam pokażę, jak to schodzi wszystko. Bierze się po prostu szpachelkę. Nie wiem, co tu się działo, ale jak widzicie, to po prostu są śmieci i trzeba to brutalnie rzecz biorąc zerwać. Jedyne rozwiązanie. Zatem co? Walczę. Zapomniałem, że nagrywam, właśnie zmontowałem ścianę. Sklejka trójka, ramka 26 mm na 35. Miałem takie kantówki 6x4, dziwny rozmiar, gdzie tak ładnie obrównałem. Tak, 35x26 mm. Proszę, pierwsza ściana stoi. Tutaj teraz będzie gdzieś druga i się trochę zmieniła koncepcja, a będzie skośna ściana, żeby było więcej miejsca, a nie taka wielka kolumbryna. A ta jest taka wielka, bo ma aż 70, z tego względu, że te drzwi muszą tutaj się zmieścić. Jednocześnie tam będzie całkowicie sypialnia, tylko i wyłącznie sypialnia. W związku z tym to teraz muszę przykręcić do podłogi i zasadniczo pierwsza część stoi. Zastanawiam się, czy tutaj dam sklejkę, czy nie. Ma być budżetowo, więc niekoniecznie. Zobaczymy, ile mi starczy materiału i kasy na to wszystko. No to teraz podstawa to znaleźć piątej ściany. I tu są największe schody. Myślałem, że najlepszym sposobem na znalezienie pionu będzie kątownik. Czyli prostopadłość do podłogi. I tak oto prezentuje się ściana, a za nią pięknie chowają się drzwi. Popatrzcie. 5 minut montażu. Czas operacyjny zrobienia tej ściany to pół godziny. I widzicie, z grubsza jest kąt. I chyba tak musi zostać. O, moja ręka. Siła razy gwałt. Piękna mała ścianka powstała. Teraz możemy tu zrobić dalej półkę. Jestem na warsztacie. Teraz składamy metrową ściankę, która będzie jednocześnie frontem całej tej konstrukcji. W tym celu potrzebuję kilka desek, które rzuciłem. Zapomniałem, że mogę to nagrać. Więc w sumie tylko wam pokażę, jak ta konstrukcja wygląda i jak ją składam. W tym celu potrzebuję... Fajnie, zgubiła mnie kamera. Halo, tu jestem. Zatem tak. Ściana będzie miała metr szerokości. To jest wysokość. Niestety nie widać, sorry. I w sumie teraz będę w związku z tym wiercił. Ustawię tutaj naszej kamerę. A ten gimbal trochę jest taki kurde. Okej, okay, tak będzie dobrze. I od razu na środku, bo będzie poprzeczka.
Czyli równo 50, stałość ma metr. Jest trzecie. Tu potrzebuję, że tak powiem, ścianę. Nie szaleję tutaj ze śrubami, tak naprawdę używam piątek, 4x50. Mam nadzieję, że nie będę zasłaniał. Teraz to samo zrobimy z drugiej strony. Tak się ustawię. Trzy wkręty. W związku z tym, że to ma 189 cm wysokości, to teraz muszę zrobić drzwiczki, które będą miały wymiar sklejki. Sklejkę, którą łatwo jest dostać, to jest 152x152, więc takie zrobię drzwiczki, a resztę zrobię taką skrzynię, która spowoduje, że no, będzie tam można coś włożyć do szafy, a reszta to będzie drążek. Zatem jeżeli 152 mam tutaj, może tu jest, więc zakładam, że drzwiczki numer 150, zrobię jakiś centymetr luzu od sufitu, czyli mogę nastawić na 151 i w tym miejscu teraz powinienem, wszystko widać tutaj, w tym miejscu powinienem wstawić sobie tyczkę, która to będzie też usztywniać i tutaj zasłonić to sklejką trójką. To co, zaczynamy, najpierw trzeba zmierzyć. Tam coś miało być 44,9 i tutaj też jest, a tu jest trochę mniej. Tu jest 44 i jedno utnę, potem drugie utnę. Tak sobie myślę. To skoro jesteśmy przy cięciu, to proszę, tu jest piła. I jakiegoś tutaj mniejszego kawałka sobie muszę wziąć. 44 złocie. Z tego mi super wyjdzie. Nawet kręcę. No. Dzień dobry. To tylko przechodnie. Bata wystygła. No i pięknie całość się ucięła. Przy okazji, w związku z tym, że odpady sklejki mam takie małe, mogę powiedzieć, że to są odpady, idealnie to będzie pasować, mam tylko 40 maksymalnie, nawet 38, więc to mi tutaj fajnie wejdzie, więc teraz tylko muszę skręcić to i nawiercić, rzecz jasna. Tak. Tu się jeszcze upewni wymiar. Pamiętajcie, żeby nie zrobić żadnej wtopy. Mierzcie dwa razy. Sprawdźmy, czy to ma przekątną. Równiutko 2140. Teraz powiedzmy, że będzie. Zatem potrzebuję teraz tutaj sklejki metr na 38. No, a teraz myślę, że najciekawsze, w związku z tym... A co to jest? W związku z tym, że to jest taki... taka przyczepa kempingowa z natury mocno leśna i taka survivalowa, więc albo będzie po prostu podpięta po 230 gdzieś na jakimś obozie harcerskim, albo gdzieś w lesie i będzie wtedy z akumulatora wszystko ciągła, gdzie nawet nie ma łazienki, bo łazienka jest tak naprawdę w lesie. To też wymyśliłem sobie. Mam takie zabezpieczenia sklejki do transportu, jak jest, na paletach. I to wszystko jest napisane fajnie po rusku, bo to jakaś ruska sklejka. W związku z tym cyrylica będzie tutaj rządzić. Tak sobie wymyśliłem, niczym szelongowska.
Załatwię to ściskami. Ściana jest. Do tego będą drzwiczki na jakichś zawiasach, nie mam pojęcia na jakich jeszcze. Zasadniczo powinna to być sklejka 12. Zobaczymy co to będzie. Czas operacyjny 17 minut mi to zajęło. Mogę to wstawiać, przykręcać do podłogi i się cieszyć. Zatem przenosimy się teraz znowu do kempingu. Ogólnie rzecz biorąc ciasno tu, takie małe kadry są. Ale dobra, przez szybę, której cały czas nie wstawiliśmy, wstawiam właśnie metrową szafę, ścianę, front szafy. W momencie ja dokręcam taki listek tutaj, po to żeby łatwo było przypić potem tutaj kawałek sklejki jeszcze. W tym celu wymyśliłem sobie taki patent. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Mega to wygląda. Ale to ciasno ci trochę wyszło? Nie. Nie, bo to może dechę teraz, wiesz, że teraz jest ciasno. No. Aha, i tak troszkę ścianka dostawać, tak? No. Okej. Okay. No, do sypialni do drzwi, tak? No. No i tak właśnie powstała szafa. Teraz pozostało mi tylko tutaj to zbudować, ale tutaj już będzie... tutaj będzie półka otwarta. W sumie nie wiem po co, ale tak chcieli, no, żeby było więcej jakby miejsca. No. Niech będzie. Więc tutaj teraz muszę zbudować ściankę też zamkniętą. O wymiarze tutaj mam 58, tutaj o dziwo nie, bo mam 59. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że dzisiaj walczyliśmy 8 godzin. Ostatecznie bilans jest taki, że powstała szafa, którą mam z tyłu za mną widać. A druga sprawa jest taka, że ewentualnie tutaj wychodzi na to, że będziemy z całej tej zabudowy, która jest tutaj, w sumie to nie za ten temat nie mówiłem, nie? A teraz jest face tracking i kurde wam nie pokażę, więc obrócę kamerę. Jest tu adres. Sprawa wygląda tak. Don't operate while shooting. Ciekawa informacja. Ok, jest. Tutaj mamy lodówkę. Lodówkę, która działała na prąd. Sprawdzaliśmy ją w lipcu zeszłego roku i działała na 2030. Tu jest sterownik do gazu. Tutaj była cała kuchenka, która wygląda tak. Ale to było w takim stanie opłakanym. Zresztą te palniki tutaj coś widać, więc lipa ciężka. No i ten zlew pseudo, dlatego myślimy nad tym, żeby tu zrobić po prostu blat nowy. Ładny jakiś i dodatkowo tutaj będzie miejsce na butlę czerwoną i podłączymy ten cały panel sterujący. Tak naprawdę tylko butla będzie zasilana i może butla gazowa taka kładziona na blacie po prostu. Myślę, że tak to ugryziemy. 8 godzin pracy dzisiaj, powstała taka szafa. W sumie to, tak myślę, taka szafa 8 godzin, kurde, w pizdu czasu. No, ale teraz jestem pewny, że mogę budować kampery. Także jak ktoś zobaczy ten film i chciałby ewentualnie w przyszłości zbudować sobie kampera z blaszaka, to ja zapraszam do kontaktu. Myślę, że zrobimy biznes.